redakcja kontakt z autorem. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański Franciszek pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus z domowych szopek, które przyniosły rzymskie dzieci. Kiedy z waszymi rodzinami będziecie modlić się w domu przed szopką, pozwólcie się przyciągnąć przez czułość Dzieciątka Jezus, który urodził się ubogi wśród nas, by dać nam swą miłość, mówił. To jest prawdziwe Boże Narodzenie. Jeśli usuniemy Jezusa, co zostanie z Bożego Narodzenia? Puste święto, dodawał papież. W rozważaniach przed modlitwą maryjną wskazał trzy postawy, z jakimi należy przygotować się na narodziny Jezusa: nieustanną radość, wytrwałą modlitwę i stałe dziękczynienie. Podkreślił, że chrześcijańskiej radości nie kupuje się, bo ona pochodzi z wiary. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej znajdujemy wewnętrzną pogodę ducha, nawet wśród codziennych przeciwności. Dlatego chrześcijanin, spotkawszy Jezusa, nie może być prorokiem nieszczęścia, ale świadkiem i zwiastunem radości, powiedział Franciszek. Tą radością, wskazał, trzeba dzielić się z innymi. Przed odemówieniem modlitwy Anioł Pański papież spotkał się w auli Pawła VI z dziećmi, podopiecznymi pediatrycznego punktu medycznego w Watykanie. Radość dzieci to skarb, mówił Franciszek. Prosił opiekunów, strzeżcie radości dzieci, nie zasmucajcie ich. Dzieciom papież powiedział, życzę wam miłego dnia i zjedzcie 4 metry pizzy, dobrze wam zrobi, urośniecie. Udostępnij i oceń artykuł. Redakcja kontakt z autorem. Informację o tym podała właśnie Polska Agencja Prasowa. To zapewne pierwsza ze zmian w rządzie. Czytaj więcej, nowi ministrowie w gabinecie premiera Morawieckiego. Dziś początek rekonstrukcji. Udostępnij. Oceń artykuł.